Teatr Rozrywki i Formacja Artystyczna Kandyd 18 października zaprezentowały na tegorocznych spotkaniach teatralnych komedię Stevena Zeksa, Arcydzieło na śmietniku. Dodać należy, że komedia oparta jest na prawdziwych zdarzeniach. Widownia w Teatrze Sztuk bawiła się znakomicie. Nie bez powodu pytamy więc, co właściwie gwarantuje sukces tego spektaklu. Widz nie lubi być oszukiwany. Jeżeli przychodzi, to musi do, on musi doznać tam czegoś. Jeżeli sztuka w nim wywołuje... Może być to komedia, ale wywołuje coś, co wychodzi z, z wypiekami na twarzy. To znaczy, że my wykonaliśmy właściwą pracę i my znaleźliśmy taki teatr i taki tekst, który trafił we właściwe, do, do właściwego widza. Akcje sztuki prześmieszne. Oto starzejąca się eks-barmanka kupuje za 3 dolary pewien obraz. Jest przekonana, że to bardzo cenny oryginał uznanego autora. Tytuł nieco bałamutny. Kto wywala arcydzieła na śmietnik? Oryginalny tytuł jest nieprzekładalny na język polski i wydaje mi się, że jest to trafiona propozycja. Może nie do końca oddająca y, klimat sugerowany tytułem oryginalnym, ale jest to jakaś propozycja. Jakie to arcydzieło? No, wielkie, jeżeli to w ogóle jest arcydzieło, bo jak mówi bohater sztuki, że w świecie sztuki 60% to falsyfikaty. I tak na dobrą sprawę nie wiemy, czym się zachwycamy. I nigdy nie będziemy pewni, czy arcydzieło jest rzeczywistym arcydziełem. Będzie arcydziełem wtedy, kiedy my postanowimy, że to jest arcydzieło. Spektakl skrzy się śmiesznymi sytuacjami i dowcipnymi dialogami. Praca nad taką sztuką to zapewne dla aktorów świetna zabawa. I tego nie da się ukryć. Aktorom gra przychodzi łatwo, żadnych męczarni w ich pracy się nie dopatrzy. W tej roli spodobało mi się to, znaczy postać. Postać kobiety jak gdyby już na, tak na, na marginesie społeczeństwa, i, i jej, jej jak gdyby charyzma i zaciętość w walce o. O swoje, o swoje racje, to mnie w niej Ona jest wulgarna, ona jest wstrętną osobą w zasadzie, no to nie jest miła, miła, miła pani, którą się chętnie zaprzyjaźniło, natomiast ona ma swoje wartości i dla niej wartością taką wielką, nadrzędną jest to, żeby ten obraz pokazać światu, dla niej to jest priorytet i ona o to walczy, z człowiekiem, który przychodzi i cały czas twierdzi, że to nie jest oryginał i to mi się w tym podoba. Zdarza się, że czasem o swych pomysłach pomyślimy o jakie mądre, po pewnym czasie o tych samych, o jakie głupie. Czy przytrafia się aktorom potraktować tak pomysły sceniczne? Wielokrotnie jest tak, że coś proponujemy, a na drugi dzień okazuje się, że to jednak chyba nie jest tak. Ale bardzo też często się zdarza, że to jest trafione w punkt. Jeżeli aktor przemyśli spektakl, przemyśli rolę, dlatego po to, po to są próby. Czytamy, po to o tym rozmawiamy, myślimy, szukamy o autorach, o tych bohaterach czy jakichś wzorów gdzieś, gdzieś, nawet w literaturze czy w filmach, no to, 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 to potem jest taki tego efekt, więc to jest nieustająca praca. To nie jest tak, że już jest premiera, to to jest koniec. Ja często po 10, 15, 20 spektaklu odkrywam, że to właściwie źle mówiłem. Mogłem powiedzieć to inaczej. Że premiera nie jest końcem, jest etapem pracy. Wniosek ze spektaklu taki: sztuka to to, co nam się rzeczywiście podoba i czyni nasze życie piękniejszym. Prawda, że wcale to nie skomplikowane, nic, tylko ze sztuką obcować.